www.jazz. Prawdziwa audycja jazzowa. www.jazz. Dziś naszym gościem jest Bartek Skubisz, znany jako SKUBI. Dobry wieczór. Zawsze mówisz po angielsku tą moją ksywę, ale to jest nawet sympatyczne, bo jak tu dzisiaj przychodziłem, to właśnie czekałem, czy tak będzie. Czyli zaczekaj, bo znowu mam kontrowersję. Już byłem przekonany, że się nauczyłem mówić ksywę SKUBI. SKUBI. SKUBI, tak, nie tylko U, SKUBI. Tak. Mam nadzieję, że przy kolejnym, a to już chyba nasza trzecia, czwarta albo nawet piąta rozmowa, że przy kolejnym naszym spotkaniu już powiem tak, jak chcesz. Nie, ale ja oczekiwałem właśnie tej wersji tym razem, przyznam szczerze, SKUBI. Zapamiętałem to sobie z naszych poprzednich rozmów. Tak, powiedziałem, że spotkaliśmy się wielokrotnie, no bo przy premierze twojej pierwszej płyty nagranej z kwartetem Tomka Nowaka pod tytułem Będzie Dobrze. Potem była druga płyta Tego Chciałem, obie wydana w wytwórni Fortune. Później widzieliśmy się w naszej audycji przy okazji wydania płyty wspólnego projektu z Witoldem Rekiem. To bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Tak, przypomnij mi nazwę zespołu. Sofia Grand Club. Sofia Grand Club. Dziś mam przyjemność jako jeden z pierwszych trzymać płytę najnowszą SKUBI and Tomek Nowak Quartet zatytułowanej Sweet Spot, wydane już nie w Fortune, tylko w innej wytwórni. No a to jest o tyle istotne, że po raz pierwszy wasz zespół ma bardzo kolorową okładkę. Tym razem to bardzo jest godne podkreślenia, bo jak się zorientowałem, są na dwie wersje kolorów okładki. Tak, postanowiliśmy popuścić wodze fantazji, szczególnie jeżeli chodzi o kolorystykę i też kontrastowość tej okładki. Ona przedstawia pracę Kamila Jaczyńskiego, znanego też jako Yakuza, wieloletniego aktywisty hip-hopowego, również działającego na rynku wydawniczym. Natomiast Kamil od jakiegoś czasu przejawia również talent plastyczny i jego prace bardzo przypadły nam do gustu. Nie mogliśmy się z Tomkiem zdecydować, którą z tych prac wybrać. Ja miałem swojego faworyta, Tomek miał swojego i w zasadzie komu pokazywaliśmy oba projekty, każdy mówił, no i ten jest fajny. No jednym się podobała bardziej okładka w wersji żółtej, drugim w wersji niebieskiej. Więc postanowiliśmy w porozumieniu z naszym wydawcą, z Fundacją Polski Jazz, zrobić dwie wersje okładek, żeby też ludzie mieli wybór. I to jest też taki ukłon w stronę kolekcjonerów, których też nie brakuje. Ja też podkreślam, kiedy mówię o tym, płytę zespołu The Roots, Things Fall Apart z 1999 roku, która miała cztery alternatywne okładki, z czego jedna trafiła do masowej produkcji, trzy pozostałe były w dużo mniejszych egzemplarzach i to są teraz unikaty. Więc zobaczymy, może jak będzie jakieś dotłoczenie, może będzie trzecia okładka, nie wiem, to się jeszcze okaże, ale na ten moment są dwie i bardzo nas to cieszy. Jedna zmiana w składzie w stosunku do dwóch pierwszych płyt, zmieniliście perkusistę. Tak, gra z nami na tej płycie Max Olszewski, Maksymilian Olszewski, perkusista reprezentujący tą słynną bydgoską szkołę perkusji jazzowej. Natomiast Max mieszka w Krakowie teraz i gramy razem w Sofia Grand Club również. Max często też grywał z nami zastępstwa za Filipa. Tak się akurat złożyło, że Filip nie mógł nagrać z nami tej trzeciej płyty w terminie, który był zaplanowany na pracę nad tą płytą. Dlatego stanęliśmy też przed dylematem, czy opóźnić o co najmniej pół roku w zasadzie, bo to tam kolizja różnych terminów, wakacje, czy opóźnić co najmniej o pół roku wydanie tej płyty, czy jednak tę płytę nagrać i wydać, szczególnie, że już z dwoma poprzednimi krążkami zjeździliśmy Polskę dosyć mocno, ponad 100 koncertów i no też nasza poprzednia płyta wyszła jesienią 2016 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. No tak, czas leci. Tak, i dlatego jest z nami Max, z młodym perkusistą rozwijającym się cały czas ostatnio, z jedną z formacji, w której gra, został nagrodzony
tak jak główną nagrodą na festiwalu Jazz nad Odrą. Wcześniej zajął drugie miejsce w konkursie perkusyjnym organizowanym przez Krzysztofa Dziedzica i Polish Drummers. No, znaczy wiadomo, no te nagrody to nie jest wyznacznik, natomiast... Ale swoje znaczą, tak, na pewno. Pokazuje, że Max jest też wszechstronny, cały czas się rozwija i ja myślę, że no, on będzie grał cały czas coraz lepiej, jest najmłodszym gościem w zespole. Tomek Nowak-Tompka, Kuba Płużek, instrumenty klawiszowe, Jalam Wikwisz, kontrabas, ale również gitara basowa tutaj na tej płycie. Na poprzedniej również Alan grał już na basówce i na kontrabasie. Pierwsza płyta była nagrana tylko i wyłącznie na kontrabasie. Teraz Alan jeszcze do swojego arsenału dorzucił różnego rodzaju efekty. Wozi ze sobą podłogę i naprawdę na basówce rozwija się w zastraszającym tempie, chciałoby się powiedzieć. Ale teraz też Alan grywa już na basówce również w innych składach, między innymi występując z Agą Zarian w zastępstwie za Sławka Kurkiewicza. Między innymi, ale rozszerza ten swój arsenał i bardzo nam odpowiada jego gra na gitarze basowej, wnosi koloryt, tutaj jakieś świetne solo w jednym z utworów na nowej płycie. W utworze Proszę o więcej Alana. Także no, siłą tego zespołu wydaje mi się jest to, że każdy członek zespołu gra jeszcze w innych składach, realizuje swoje jakieś autorskie rzeczy. To są wszechstronni muzycy i w zasadzie no, dzień po dniu, rok po roku każdy jakoś idzie do przodu i się rozwija. No i później wnosi to wszystko również do naszego zespołu. Także to jest ta zaleta tego nieograniczania się do jednego, jedynego składu. Kwartet Tomka Nowaka, ale tradycyjnie na płycie wystąpił również Mr. Crime. Oczywiście. To już właściwie wygląda, że to jest kwintet, więc nie wiem, czemu mówicie, że kwartet. No, jest takie rozróżnienie, że mówimy, że Wojtek Długosz, czyli Mr. Crime, jest nieformalnym szóstym członkiem zespołu, bo tak jest. To jest nasz przyjaciel, bardzo lubimy razem grać. Natomiast Wojtek też nie pojawia się w każdym utworze. I też no, wygląda to tak, że zazwyczaj pracuje osobno. Do naszego materiału nagranego już zazwyczaj na setkę Wojtek swoje partie dogrywa. W przypadku tej płyty były to oczywiście skrecze i katy, tak jak zawsze, ale również partie syntezatorów, trochę elektroniki. Także i też kiedy tylko możemy gramy z Wojtkiem, ale też są koncerty, których nie gramy z Wojtkiem, tylko gramy w tym składzie tak jakby podstawowym. Dlatego jest to nieformalny szósty członek zespołu, ale absolutnie towarzyszy nam od pierwszej płyty i myślę, że będzie tak dalej. Są jeszcze inni goście, może jak już wymieniamy skład, to opowiedz o nich. Na naszej płycie dosyć duże piętno odcisnęła wokalistka Aleksandra Tocka, młoda wokalistka pochodząca z Jasła, która studiuje w Rzeszowie na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jest między innymi studentką Tomka Nowaka, który no, będąc na uczelni, prowadząc różne zajęcia, będąc na koncertach, które się tam odbywają, no, miał możliwość usłyszenia Oli. Ona dała się też poznać w jakichś kilku programach telewizyjnych z bardziej repertuarem, powiedzmy takim soulowo-popowym. Natomiast zagraliśmy w zeszłym roku, zagraliśmy wspólny koncert w Rzeszowie i też świetnie nam się zagrało. To nam jakby to potwierdziło nasze takie przypuszczenia i chęć zaproszenia Oli do współpracy, ponieważ na tym koncercie sobie świetnie poradziła i również bardzo profesjonalnie i sprawnie poradziła sobie w studio, co jak na tak młodą wokalistkę bez jeszcze swojego dorobku fonograficznego, to nie jest taka oczywistość i występuje w trzech utworach występuje, dwóch, można powiedzieć, widzę tutaj. Tak, ale w dwóch są chórki same, a w trzech utworach występuje gościnnie, czyli jakby ma swoje partie. Aha, okay. Też z tekstem, więc generalnie jest jej też sporo na tej płycie i bardzo się cieszymy, że z nami jest. No i są dwie osoby ze środowiska hip-hopowego, około hip-hopowego, dwie bardzo znaczące osoby. Jest to Eldo, raper, no można powiedzieć kultowy, jedna z najważniejszych postaci polskiego hip-hopu, współtwórca zespołu Gramatik,
który odcisnął duże piętno na polskim hip-hopie, szczególnie w pierwszych latach jakby bytności tego gatunku muzycznego w Polsce. Leszek, który udziela się, Leszek, czyli Eldo, który udziela się teraz stosunkowo rzadko, gdzieś gościnnie, dlatego bardzo się cieszymy, że akurat wystąpił u nas, bo w ostatnim czasie wystąpił na przykład na płycie BDS-a, który jest jednym z najpopularniejszych w tym momencie młodych raperów. No, nas nie można zaliczyć do ludzi najpopularniejszych w środowisku hip-hopowym. Dlatego też cieszę się, że też po wielu latach znajomości mojej z Eldo udało nam się tą znajomość jakoś tak podsumować wspólnym utworem. I tu nie było żadnych z jego strony wahań. Bardzo chętnie przystał na naszą propozycję i też świetną zwrotkę w kawałku Opowiedz Mi nagrał, a jest jeszcze Jarecki, znakomity wokalista z Opola, człowiek znany między innymi z płyt Grupsona, znany ze wspólnych płyt z DJ-em BRK, świetnym DJ-em i producentem, również koncertujący z Grupsonem, z tą całą ekipą, ale też już mający na koncie świetną solową płytę Za Wysoko. Jarecki z kolei też rzeczywiście znaliśmy się, był na jednym z koncertów, gdzieś tam się przecięliśmy, bardzo mu się podobało, co robimy, i również płytę, również dograł się na płytę z przyjemnością i jesteśmy na maksa też zadowoleni z jego wkładu, z tego, co zaproponował, co i jak zaśpiewał. Dodało to absolutnie kolorytu utworowi Proszę o Więcej, który jest jednym też z faworytów naszych na płycie, i no rzeczywiście jesteśmy z tej płyty bardzo, bardzo zadowoleni. Okej, dobrze. Za chwilę będziemy mówić, z czego jesteście zadowoleni. Jeszcze zamykając sprawę gości, mamy saksofonistę Bartłomieja Prusnala w kilku utworach. Bartłomiej Prusnal, znany jako Baryła, członek Sofia Grand Club. No, my jesteśmy taką jedną dużą ekipą. Często się wymieniamy, przecinamy w różnych składach. No, Bartek nas wspomógł głównie w tematach, w których świetnie zabrzmiał jego tenor, na którym też gra oczywiście, ale jednak znany jest bardziej jako alcista i z gry na sopranie, ale jego tenor bardzo dobrze zabrzmiał z trąbką Tomka, więc tutaj głównie to było zagranie wspólnie tematów. No i też nie bez znaczenia jest to, że Bartek jest człowiekiem z Podkarpacia, mieszka na co dzień w Dębicy, też w Rzeszowie wykłada na uczelni. Także no, zawsze lubimy pracować ze swoimi ludźmi. No, to jest bardzo taka dobrze zasada. Przepraszam, że ci tak teraz przerywam, ale już gadałem prawie 15 minut, a nie posłuchaliśmy muzyki, a to w końcu audycja muzyczna. W związku z tym posłuchajmy wreszcie czegoś. Opowiedzieliśmy o artystach, a teraz słuchamy, a później opowiemy o płycie, o muzyce. Tak jest. To czego słuchamy? No to może na początek posłuchajmy właśnie tego utworu Proszę o Więcej z Aleksandrą Tocką i Jareckim. Słuchamy zatem SKUBI and Tomasz Nowak Quartet. Twojego ciepła i twojej bliskości, słodkiego głosu i dotyku w późnie wczesnym rankiem, garstki przyjaciół praw muzyki bezlitosnych, najbliższych osób, słodkich, czystych marzeń bańki, pokrytej śniegiem magii czy złotych liści jesienią, małych mieszkańców tego cudownego świata, mojego kota, wszystkich kotów na ziemi, nowych wyjazdów, życia z kolegami w długich trasach, stania na scenie, pracy w studio i pisania nocą, tej ekscytacji, kiedy puszczasz w świat kolejną płytę, oddajesz siebie, nie chcesz usnąć, myśli tak pomocą, tych wszystkich kaw niewypitych gdzieś nad Adriatykiem, tych wszystkich miejsc pięknych, z których nawet jeszcze zanim zdążysz wyjechać, to już zaczynasz do nich tęsknić. Byłoby szkoda, gdyby świat ten miał się dziś zawalić, gdyby ktoś nagle kurek z życiem mi zakręcił. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze. Proszę o mocne serce, o dobrej energii, bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie,
życie, które tak kocham. O słońce, wodę, powietrze, proszę o mocne serce, o dobrej energii bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham. O słońce, wodę, powietrze, proszę o mocne serce, o dobrej energii bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham. O słońce, wodę, powietrze, proszę o mocne serce, o dobrej energii bezmiar dla moich ludzi, o szczęście. Widoku morza i połonin gwiaździstego nieba, pierwszego śniegu, kiedy zechce wreszcie spaść w Wigilię, dobrego słowa towarzysza broni, kiedy trzeba, tych wszystkich chwil spędzonych w gronie rodzinnym, alternatywnych światów, w które wpadam kiedy nieraz, chcąc się oderwać, sięgam po sprawdzoną książkę. Brudnych ulic złego, walki wuko drag Kainena, przyjaźni męstwa, starcia zła z bezsprzecznym dobrem, nieprawdopodobnych spotkań, o których nie śmiałem marzyć, wszystkich kolejnych, które jeszcze są przede mną, wielkich mistrzów, którzy w świat swój chcieli mnie wprowadzić, wskazując przy tym, jakie jest twórczości sedno, koszykówki i powrotu Seattle Supersonics, na który czekam, chociaż nie ma go w najbliższych planach. Byłoby szkoda, gdybym śmierci miał się dziś ukłonić, byłoby smutno, gdyby miało się to skończyć zaraz. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze, proszę o mocne serce, o dobrej energii bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze, proszę o mocne serce, o dobrej energii bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze, proszę o mocne serce, o dobrej energii bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Proszę o jeszcze trochę, proszę o trochę więcej, o życie, które tak kocham, o słońce, wodę, powietrze, proszę o mocne serce, o dobrej energii bezmiar dla moich ludzi, o szczęście. Być szczęśliwym to przecież nie grzech. Troski odstaw, weź głębszy dech. Słuchaj, jak opowiada głosem drzew mistyczny zmierzch. Oh, być szczęśliwym to przecież nie grzech. Troski odstaw, weź głębszy dech. Słuchaj, jak opowiada głosem drzew mistyczny zmierzch. Oh, rozpływam się po górskich przestrzeniach. Groźne szczyty łagodnieją w pastelach. Doliny schowały się pod płaszczem cienia. Jest tylko tu i teraz, reszta jest bez znaczenia. Czyste tchnienie uchwycone w plenerze. Tych chwil już nigdy nikt tam nie odbierze. Tych chwil już nigdy nikt tam nie odbierze. Nie odbierze. Proszę o jeszcze trochę. Proszę o jeszcze więcej. O życie, które kocham, o słońce, wodę, powietrze. Proszę o mocne serce, o dobrej energii bezmiar dla moich ludzi, o szczęście, bo życie nas uzależnia. Thank you.
WWW Jazz. Bartek Skubisz jest dzisiaj moim gościem, znany jako SKUBI. Dobry wieczór, jeszcze raz. Słuchamy fragmentów płyty Sweet Spot. Nowe wydawnictwo, trzecie już w dyskografii zespołu. Mówiliśmy bardzo wyczerpująco artysta, którzy wzięli udział w nagraniu płyty. A teraz powiedz naszym słuchaczom, czym ta płyta twoim zdaniem różni się od dwóch poprzednich? Oprócz tego, że różni się trochę składem, różni się gośćmi, okładką, o czym wspomnieliśmy, wydawcą, to wydaje mi się, że różni się też trochę klimatem muzycznym. Pojawiły się takie elementy soulowe, też wzbogacone właśnie o wokal Oli. Pojawiły się zróżnicowane tempa, niektóre oscylujące tak w granicach 130-140 BPM-ów, które można też fajnie na pół dzielić, jeżeli chodzi o rapowanie. To też właśnie niejako wymusza i prowokuje do trochę innego sposobu rapowania. No i myślę, że tematycznie też ta płyta, pomimo że pewne rzeczy będą się powtarzać, no bo przecież nie do końca czasami przyjmuję zarzut, że powtarzają się pewne jakieś kwestie w moich tekstach, no bo są artyści, którzy całe swoje życie śpiewają o miłości chociażby, albo w ogóle no, historia muzyki z tekstem w większości opiera się na śpiewaniu o różnych aspektach miłości, jakby nie patrzeć na to, ale tu akurat są tematy dosyć zróżnicowane. Jest trochę takiego zaglądania w historię muzyki improwizowanej, wsłuchiwanie się w mistrzów starszych, którzy różne rzeczy opowiadają i przekazują. No, może nie tak dosłownie jak na tej płycie. Jest pochwała koncertowania w małych i średnich miastach, gdzie jest super klimat, ale nie było tak dosłownie chyba to nigdzie powiedziane w żadnym utworze, tak mi się wydaje. Jest inspiracja literaturą, jest utwór dedykowany Markowi Nowakowskiemu, Leopoldowi Tyrmandowi, kolejny utwór i jeden utwór inspirowany opowiadaniem Bruno Schulza, Ulica Krokodyli. Jest też hołd oddany kobietom na scenie w utworze For the Ladies. Jest trochę przemycania poglądów moich, myślę, że moich kolegów również i ludzi, którymi się otaczamy, że nie zawsze to, nad czym wszyscy pieją z zachwytu i co wszyscy masowo, grupowo polecają na zasadzie efektu kuli śnieżnej, nie zawsze to wszystko jest koniecznie najbardziej wartościowe, czasem lepiej gdzieś tam pogrzebać, nie zawsze wielkie talenty, odkrycia, legendy ogłaszane po jednej płycie tymi legendami w perspektywie czasu się stają. Właśnie ta perspektywa czasu jest ważna, żeby zobaczyć, jak muzyka dana, czy przetrwa próbę czasu po prostu. I też tutaj jest trochę takich przemyśleń. Są trzy utwory instrumentalne. No takie właśnie, bardzo jakby mainstreamowe, jeżeli chodzi trochę o jazz. Jazzu jest. Tak. Takie czysto wyimprowizowane, walkingowe rzeczy, które stanowią taki trochę kontrapunkt do tych tekstów. Jest trochę też zwrot w kierunku kolektywnej improwizacji, mniej takich partii wydzielonych solowych. Oczywiście one też są, ale jednak zwrot ku kolektywnej improwizacji. A jak z melodiami jest, bo przy poprzednich płytach to było charakterystyczne, że te melodie fajne się pojawiały, tak, się wpadały w ucho. Tu też są melodie, oczywiście bywają też tematy takie bardziej rasowe, jazzowe, też tematy, które ciężko po pierwszym razie zanucić, natomiast są też melodie. Tomek jednak też przykłada wagę do tego, żeby te melodie były. No i chociażby Kuba Płużek moim zdaniem na tej płycie gra inaczej niż na naszych dwóch poprzednich płytach. Kto je słyszał, będzie mógł to porównać. Tak jak wspomniałem, Alan też, ta gitara jego basowa nie jest, jest często wzbogacona o jakieś efekty i brzmi trochę inaczej. Także no jest wiele kolorów. Tak jak okładka jest kolorowa, tak mam wrażenie, że i tekstowo, i muzycznie jest kolorowo na płycie. No to taki utwór, który najbardziej się różni od dwóch poprzednich płyt, może by teraz nasi słuchacze mieli okazję usłyszeć. No to w takim razie niech to będzie Banger Alert, utwór 11. Słuchamy SKUBI and Tomek Nowak Quartet. Thank you.
Najpierw Tonks pokazali mi drogę, pokazali co jest dobre i co warto znać. Z ich wielkich ksiąg dowiedziałem się, że mogę, że jedynym sposobem jest prawdę grać. Kamon uczył mnie flow i techniki i wrażliwości na cały ten świat. Da Soul dali ukochane płyty, do dziś to ten kocham cały ich staw. Tribe Called Quest pokazali mi vibe i jak to jest mieć piękny feeling, i jak to jest mieć świetny time, i jak nie marnować bitów od J. Dilly. Sprawdź, pokazali mi jazz, bo mieli ten jazz i mają go nadal. Ludzie sprawili, że chciałem mieć band i chciałem grać w grę, a nie tylko gadać. Chciałem mieć sound jak Soul Aquarians i dawać ludziom najlepszy rap. I nawet jak kiedyś mi forma spadła, wracałem silniejszy jak wielki five. Guru był dla mnie totalnym wzorem, nie tylko przez pryzmat Jazz Matas. Był mistrzem flow, profesorem, uczył mnie muzyki przez tak wiele lat. Dzisiaj zmienia się świat, wielcy ludzie odchodzą w niepamięć. Nie wiem, czy to jeszcze rap, czy bez wyrazu durne bełkotanie. Pieprzyć ten spam, wchodzę do studia, jedziemy dalej. Nikt nie odbierze nam naszych praw, to muzyka bez pudła i banger alert. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. To od święta, a my robimy to na co dzień, wiesz. Na scenie ogień i kawał serca i prawda w wersach, bo prawda to jazz. Muzyka sama w sobie jest piękna, nie trzeba dorabiać do niej kolejnych test. Pokrzyknięty kolejny mesjasz, kolejna perła, którą pokryje śnieć. Znam to dobrze, wzruszam ramionami i ruszam po swoje. Muzyka zawsze ponad pieniądze, szlifuję formę, odpalam kolejny projekt. Tu gdzie rządzi hype i stado powtarza co powiedział ekspert. Ruszam znowu w kraj, pomimo że nie mogę liczyć na protekcję, pomimo że nie mogę liczyć na koneksję, zawsze z tymi, którzy mają dystans, to od nich pobieram kolejne lekcje. Słucham opowiadań o starych mistrzach, gra z nami Szabas i Zbyszek Jakubek, Dominik Wania i Witold Rek, niezmiennie Alan, niezmiennie Purzek, Mozi i Mr. Crime też tu jest. Gra z nami Adam, Maksiu i Bolan, Baryła, Cypek, Krzysiu, Pałka też, Forty i Śliwka, Pieniu nasz ziomal, Piotrek Kułakowski nasz człowiek, Czen, a Michał Urbaniak jak Dilated People pokazuje this way. My robimy ten hałas i idziemy na piwo, nie ma czasu na sen. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz, hip-hop.
WWW Jazz, Bartek Skubisz, SKUBI jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o trzeciej płycie zespołu SKUBI and Tomek Nowak Quartet, Sweet Spot. W czasie naszej rozmowy powiedziałeś o tym aspekcie waszej działalności, czyli koncertach. Powiedziałeś, że zagraliście ponad 100 koncertów przez ten czas. Rzeczywiście bardzo jesteście aktywni w większości te koncerty, które graliście, bardziej były związane ze sceną jazzową niż hip-hopową, prawda? To prawda, to były festiwale jazzowe, chociażby festiwal Jazz nad Odrą, to dwukrotnie, co było bardzo dużym zaszczytem dla mnie osobiście. Tych festiwali jazzowych było, myślę, kilkanaście. Były też takie cykliczne wydarzenia, które odbywają się chociażby w centrach kultury. I rzeczywiście publiczność jazzowa, albo powiedziałbym publiczność też często zupełnie otwarta na jakieś nowinki, która nie do końca wie, czego może się spodziewać. I charakterystyczne jest to u nas, że no oczywiście mamy swoich słuchaczy, których jest coraz więcej, bo jeździmy po tych miastach, gramy tam, zostawiamy ślad, ludzie biorą płyty. I płyty właśnie. Natomiast no, nie można powiedzieć, że to są jakieś wielkie tabuny. To nie są też takie relacje fan, wykonawca, to są bardziej relacje koleżeńskie, partnerskie, takie luźne między nami. Nikt tam nie piszczy z radości na nasz widok, ale jest tak, że zazwyczaj oprócz tych osób, które już nas znają, wiedzą, na co przyszły, jest sporo osób, które, większość osób generalnie to są ludzie, którzy słyszą nas pierwszy raz. Ja nieraz robię taki test na koncercie i pytam, kto jest pierwszy raz na naszym koncercie, albo kto nie słyszał jeszcze naszej muzyki, niech podniesie rękę do góry. I nagle się okazuje, że większość sali, publiczność też, no jest różna, gra się dla kilkudziesięciu osób, czasami dla kilkuset, różnie jest. Natomiast my zawsze musimy tą publiczność do siebie przekonać. To jest tak, że oni najpierw słyszą naszą muzykę, słyszą ten rap i często no, jest to dla nich pewna nowość, pewne zaskoczenie. I zazwyczaj po dwóch, trzech utworach już czujemy tą więź, już czujemy od nich energię, widzimy te uśmiechy na twarzach i wtedy już idzie dobrze. I no, przyznam szczerze, nie jest to chwalenie się, natomiast odczuwam satysfakcję z tego powodu, że po każdym koncercie naszym, no, nigdzie nie jesteśmy chłodno przyjmowani, po każdym koncercie są brawa, są owacje i są uśmiechy na twarzach. To jest właśnie takie charakterystyczne. No nie? Też te nasze koncerty, tam jest oczywiście dużo improwizacji, jest duża skala różnych emocji, amplituda dynamiki bardzo duża. Natomiast to są koncerty, gdzie ludzie raczej właśnie uśmiechają się, chociaż no, zdarzały się momenty, kiedy no, ktoś płakał, co było już totalnie dla mnie w ogóle. Ale z jakiego powodu? No, ze wzruszenia? Ze wzruszenia, ze szczęścia, ale no, raczej chyba ze wzruszenia. Ja dosyć tak na chłodno podchodzę do swoich tekstów, mam do nich jakiś taki dystans, ale no nie wiem, no, czasami ta muzyka jakoś działa na ludzi. To też jest no, bardzo takie, no, nie powiem, że to jest miłe, że ktoś się rozpłakał, ale no, pokazuje jakąś siłę muzyki niebywałą, jakieś emocje, które my też muzyki, przeżywamy. Słowa w twoim przypadku. Jako słuchacze. No mam nadzieję, że również. Dlatego zawsze musimy przekonać tych ludzi do siebie i jakoś udaje nam się to robić. Mogę tylko, jeżeli mogę jeszcze wspomnieć, ja wiem, że dużo mówię, ale do Tymona Tymańskiego mi na przykład jeszcze brakuje wiele, jeżeli chodzi o to. Nasz koncert, który zagraliśmy 8 grudnia zeszłego roku w Filharmonii w Szczecinie z Michałem Urbaniakiem gościnnie. Mhm. To był taki, można powiedzieć, no, taki top dla nas, takie też zwieńczenie tej pracy, tych koncertów. Przepiękna Filharmonia, publiczność też dopisała, no i świetne przyjęcie, Michał zagrał znakomicie, też dał z siebie absolutnie wszystko. No i dla takich chwil właśnie się to wszystko robi. Jeździ się po tych mniejszych, średnich miastach, co oczywiście też jest super satysfakcjonujące, a później zdarza się taki piękny, piękny strzał, jak właśnie gra z Michałem Urbaniakiem w Filharmonii pięknej, znakomitej. Także no,
tak, tak to jest. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, kiedy się poznaliśmy i wówczas dla mnie byłeś przedstawicielem świata hip-hopowego, ale od razu powiedziałeś, że jeżeli chodzi o świat hip-hopowy, to powiedziałeś wówczas, że jesteś outsiderem trochę, będącym na oboczu. Czy to się zmieniło, czy w dalszym ciągu właśnie przez to, że ten świat jazzu bardziej cię wchłonął niż świat hip-hopu, dla środowiska hip-hopowego jesteś cały czas takim samym outsiderem? No, wspominam to nasze pierwsze spotkanie i też muszę powiedzieć, że miałeś swój wkład w to, że ten zespół wystartował w tym środowisku jazzowym. To jest ewidentne. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, ja myślę, że tak, że cały czas jestem outsiderem, być może nawet jeszcze większym, ale z drugiej strony przez to, że współpracuję z muzykami jazzowymi i tworzymy coś, co właśnie nie ma do końca odpowiednika ani na scenie hip-hopowej, ani na scenie jazzowej, jednak stanowimy jakiś punkt odniesienia. Jeżeli ktoś opowiada o tego typu połączeniach gdzieś w Stanach i chce znaleźć jakiś punkt odniesienia w Polsce, to zazwyczaj kieruje myśli w naszą stronę. Aha. Więc to nam jednak daje pewną, możemy się w pewien sposób wyróżnić. Ja absolutnie czuję, ja wiem, że krytycy czy środowisko dziennikarskie, hip-hopowe, ci ludzie znają nasze płyty, słuchają, cenią nasze płyty i pojawiają się na naszych koncertach. No, ta publiczność hip-hopowa w dużo mniejszym stopniu. Też zagraliśmy na hip-hop campie, też jednym z największych takim legendarnym festiwalu hip-hopowym w Hradec Kralowe w Czechach i to była rzecz zupełnie nieosiągalna dla mnie, kiedy byłem raperem grającym w takiej konwencjonalnej formule hip-hopowej, czyli raper DJ, raper rapujący na bitach, na produkcjach. Więc to też ma jakieś przełożenie na to środowisko hip-hopowe, ale ewidentnie jednak bardziej na jazzowe. No, można powiedzieć, że w tym środowisku jazzowym jakoś się osadziliśmy, zagnieździliśmy i po tych takich latach walki, właśnie grania tych dużej ilości koncertów w różnych też miejscach, w różnych okolicznościach, mam wrażenie, że tą płytą oczywiście, jeżeli ona się przyjmie, jeżeli ona się spodoba, w co mocno wierzę, ponieważ my w nią bardzo wierzymy, uważamy, że to nasza najlepsza płyta, to jakoś osadzimy się już w tym środowisku jazzowym, na tej scenie będziemy. Nie wiem, czy te koncertowanie będzie tak częste jak do tej pory, no bo też ciężko wrócić w tyle miejsc w krótkim czasie. Czy to będą jednak jakby z mniejszą częstotliwością, ale większe strzały, większe jakieś festiwale, większe sceny. Mam taką nadzieję, no, że cały zespół się rozwija, wszyscy członkowie zespołu i że ta praca nie pójdzie na marne, ale poza tym wszystkim to my po prostu mamy wielki fan z grania razem, z pracowania razem, kolegujemy się, więc tutaj to jest chyba klucz do tego, że ta kolejna płyta jest. No właśnie, jedną z takich przyjemniejszych rzeczy przy prowadzeniu audycji WWW Jazz jest to, że spotykam się z artystami, mam okazję oglądać ich czasami na przestrzeni czasu i porównywać pewne założenia, plany, marzenia z ich realizacją. Ty jesteś najlepszym przykładem tego. Wspomnę po raz kolejny to nasze pierwsze spotkanie, kiedy my, wchodząc w świat muzyki jazzowej zespołem z jazzmenami, sam nie wiedziałeś, co cię tam czeka i co się wydarzy. No teraz już wiemy. Trzecia płyta, ponad 100 zagranych koncertów, łącznie z tak pięknym miejscem jak Filharmonia w Szczecinie, więc to widać, że marzenia potrafią się spełnić, prawda? Absolutnie tak. Ja o tych rzeczach niektórych nawet w ogóle nie marzyłem. W sensie nie myślałem o tym, bo byłoby to zbyt nierealne jeszcze te, powiedzmy, 5-7 lat temu. Kiedy, umówmy się, no ja już miałem wtedy około 30, kilkanaście lat na tej hip-hopowej scenie i już sobie tak nawet czasami mówiłem, że no dobra, no swoje zrobiłem, coś tam zostało, były fajne też przeżycia. Tak to może będzie już. No. Ale dalej mam takie poczucie, że w jakimś sposób moją jakąś drogą, nie wiem, karmą jest jednak pozostawanie w pewnej niszy. Znaczy, że raz, że moje przekonanie, podejście do muzyki raczej nie pchnął mnie na jakieś komercyjne bardzo rejony, a dwa, że też, nie wiem, być może ta formuła to nie jest formuła, która
będzie takim totalnym mainstreamem w jazzowym środowisku, tylko będzie takim kolorytem, że ja się często zastanawiam, czy właśnie dziennikarze, słuchacze, którzy zachwycają się płytami no właśnie jazzowymi, instrumentalnymi, czy też no takimi bardziej w okolicach mainstreamu, czy też może jakimiś free jazzowymi, no w każdym razie nie takimi jak nasze, czy oni do naszych płyt podchodzą, no nie wiem, z taką samą, na równi traktują muzykę, którą my wykonujemy, z tą muzyką, której słuchają na co dzień. Nie wiem, czy tak jest, czy to zawsze będzie tylko taki jakiś dodatek, ale ja uważam, że no, ludzie, z którymi gram chociażby, to jest absolutnie no, poziom bardzo wysoki, czołowy i zupełnie żadnych kompleksów w tym temacie nie mamy, tylko no właśnie to jest to pytanie, czy to będzie zawsze gdzieś tam na uboczu taki dodatek, czy może kiedyś to będzie jednak element tego mainstreamu. Ja myślę, że akurat to pytanie jest kompletnie niepotrzebne, bo muzyka, wydawnictwa, płyty, koncerty albo się podobają, albo nie, albo robią wrażenie, albo nie, albo trafiają do duszy, albo nie, i to jest tylko może masz rację, rzeczywiście. Ta kwestia, w związku z tym proponuję, abyś nie tracił czasu na tego rodzaju dywagacje, ale robił swoje, czyli po prostu rapował z jazzami albo i w innych projektach, co z pewnością gdzieś tam po głowie ci chodzi. Bartek Skubisz, SKUBI, Tomek Nowak Kwartet, najnowsza płyta Sweet Spot i na dobranoc jeszcze jeden utwór. No to niech będzie to utwór, skoro w przyszłym roku mamy rok Tyrmanda, niech to będzie utwór Tyrmand to Jazz. Sweet Spot, najnowsza płyta SKUBI and Tomek Nowak Kwartet. Dziękuję ci za wizytę. Dziękuję, dobranoc. Przez beton, tworzyć widząc jawną przemoc. Błyszczał na tle szarego, kontrolowanego życia, ale nie tylko dlatego mógł w historii się zapisać. Jego jazz, koszykówka, warszawska ulica i amerykański sen, przywieziony wprost z Paryża, wdycha jak świeży tlen, wszystkie dźwięki, sopocka bryza, wieczorny dżem, świat był piękny w takich chwilach dzisiaj. Pamiętać chcę o tym, kim był Tyrmand, że Tyrmand to był jazz i o tym, jak pięknie pisał, wiem, jak bardzo cenił go Kisiel, znaczył dla niego wiele i jak kochały go ulice, kiedy dał im bestseller, choć jego życie nie było z tych najłatwiejszych, to żył tak jak chciał, wiem to, kiedy czytam w jego dziennik, bo Tyrmand to zły i Tyrmand to jazz, a jego życie to film, to nieustanny lecz, bo Tyrmand to zły i Tyrmand to jazz, życie to film, to nieustanny mecz. Wszelakich trudności otwierał muzyce furtkę, widział te możliwości, nie dbał o konsekwencje, zaszczepiał wśród wielu gości pasję gry na instrumencie. Miał życie piękne w sumie, przeżył wiele, znał żeglugę i architekturę, był też kelnerem. Jakoś nie umiem wyobrazić sobie siebie podczas okupacji ukrywającego swe korzenie. Nie wiem, co bym zrobił, a starał się żyć w pełni, jak kelner Filip swój świat tworzył we wrogiej przestrzeni. Był przy tym dzielny, czasem ryzykując wiele, ale zawsze wierny swym poglądom, pchany przeświadczeniem, że trzeba iść właśnie tędy, kroczyć taką ścieżką, na bakier z komunizmem, na pochybel jego piewcom. Podzielam jego wizję, respektuję jego przeszłość.
wiesz to. Bo Tyrmand to zły i Tyrmand to jazz, a jego życie to film. To nieustanny mecz. Bo Tyrmand to zły i Tyrmand to jazz, a jego życie to film. To nieustanny mecz. Nieustanny mecz. Tyrmand to zły i Tyrmand to jazz, a jego życie to film. To nieustanny mecz. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru. Honoru, który przystoi już nam 25-latkom. Prawdziwa audycja jazzowa.